Choć człowieku, coś ci powiem, choć cię wszystkie stany. Piotr Spodtek, zapraszam. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca. Witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników piosenki z dobrym tekstem. Dzisiejsza audycja, oczywiście kłaniam się Piotr Spodtek, dzisiejsza audycja będzie wyjątkowa, zaskakująca w brzmienia muzyczne, no bo i gość jest wyjątkowy z innego obszaru muzycznego, bo gościem dzisiaj jest Krzysztof Cugowski. Przywitaliśmy się piosenką w wykonaniu Kingi Kielich. Powiem szczerze, że poza wyjątkami praktycznie dzisiaj same nowości. Dla mnie oczywiście nowe odkrycia. Byliśmy w Warszawie z Marylką, mieliśmy okazję spotkania się z Adamem Dobrzyńskim w Polskim Radio Dzieciom. No i troszeczkę wymiany myśli, poglądów. Teraz właśnie taka propozycja muzyczna. Andareda, przepraszam. Widzicie, nawet nazwy nie pamiętam jeszcze. Andareda w piosence Tchnienie.
jedna chwila twego ciepła, nie chcę więcej. Tak jak wóz oddalę się, to ten potok, który runął z mego wnętrza, to nie w nim cały raj dla ciebie. Stopić i nic więcej. To pozwoli mi Okruszek nie ma szans. Piosenka nosi tytuł Leśny. Nie wydaje mi się, nie wydaje mi się.
się, nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. Zgubiliśmy się, nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. Zgubiliśmy się. Następnym wykonawcą jest Konrad Baum razem z zespołem Dok. Piosenka ze stali. Dziecka
Za dużo o tych wykonawcach jeszcze nie wiem, ale myślę, że trochę poczytam. Gdzieś już spotkałem Mr. Polaka i no, proponuję wam piosenkę noszącą tytuł Plan. Jako że gościem dzisiejszej odsłony audycji Pod Wielkim Dachem Nieba jest sam Krzysztof Cugowski, to nie może zabraknąć jego syna Piotra Cugowskiego w piosence Cisza przed burzą. To jest piosenka, która promuje nowy album Piotrka Cugowskiego. Czym jest prawda bez kłamstw i bez deszczu cisza przed burzą? Czym jest pełna garść, gdy ktoś nie sypał za dużo? Gdy zamykam oczy, widzę nas, koloruje zatrzymany kadr. Niepozornym ruchem zbywam strach. Czym jest prawda bez kłamstw i bez deszczu cisza przed burzą? Czym jest pełna garść, gdy ktoś z niej wysypał za dużo? Wczoraj wyśniony dom, dzisiaj w zamku łamie klucze. Jeszcze mi się chce, ale już niczego nie muszę.
niedomówienie leczonych ran. Cienie dni minionych, strzępy zdań. Godzę się na zawsze z tym, co mam. Czym jest prawda bez kłamstw i bez deszczu cisza przed burzą? Czym jest pełna garść, gdy ktoś z niej wysypał za dużo? Pokonałem siebie sam. Czym jest prawda bez kłamstw i bez deszczu cisza przed burzą? Czym jest pełna garść, gdy ktoś z niej wysypał za dużo? Wczoraj wyśniony dom dzisiaj w zamku łamie klucze. Jeszcze mi się chce, ale już niczego nie muszę. No i proszę Państwa, zapraszam na tę dłuższą pierwszą część spotkania z Krzysztofem Cugowskim. Powiem Wam tak, że głównie będą piosenki, jedna nowość totalna, która zapowiada nową płytę Krzysztofa Cugowskiego we wrześniu, ale to dopiero w drugiej części. Będzie jedna piosenka Budki Suflera, gdzie Krzysztof Cugowski śpiewa, i będzie jedna piosenka Rodziny Cugowskich. Ta też będzie w drugiej części. Tak, piosenki będą pochodziły z płyty 50 na 70 Krzysztofa Cugowskiego. W pierwszej części, która potrwa 36 minut 22 sekundy, usłyszymy Cisza jak ta, Sen o Dolinie i Ratujmy, co się da. Zapraszam na spotkanie z Krzysztofem Cugowskim. Coraz bliżej, tego naprawdę ci brak. Ona jedna prawdziwy ma smak. Cisza jak ta. Sza, cicho, sza, zbliż się do niej. Drga, blady płon. Podejdź i zanurz się w nią, w kryształową ojczyznę i toń. Zanurz do dna, o. Co ten ciągły hałas, sam zdwoić go wciąż się starasz. Tak ci mówili od lat, tylko krzykiem zdobywa się świat. A to nie tak, o, nie tak. Cicho, sza, czas na ciszę. Tę, którą w swym sercu słyszysz.
jak z nut, teraz gładkie i zimne jak lód. Smutny to cud, smutny cud. Bliżej i bliżej i bliżej i bliżej masz do niej. Ciszej, ciszej i ciszej, ciszej. Dobry wieczór, jak mawiał klasyk w Trójce. Moim gościem pod wielkim dachem nieba jest Krzysztof Cugowski. Nie muszę nic więcej mówić, bo wszyscy wiedzą, kto to jest. Witam, panie Krzysztofie. Kłaniam się, dzień dobry. Miło mi słyszeć. Właśnie, od czasu do czasu się słyszymy. Co prawda widzieliśmy się chyba ostatnio, jak pamiętam, gdzieś 98 rok. To dosyć dawno. Dosyć dawno temu. No nie licząc tego, że gdzieś tam pana widuję w telepatrzydle albo gdzieś tam w innych miejscach. Przywitaliśmy się piosenką Cisza jak ta. To znany przebój Budki Suflera, ale to jest z tej płyty 50 na 70. Panie Krzysztofie, co tam u pana słychać? To przede wszystkim podstawowe pierwsze pytanie. Wie pan, no, najważniejsze, że jakoś w miarę zdrowie dopisuje jak na moje lata, także tutaj nie mogę narzekać i dziękuję opatrzności, że jakoś mnie trzyma jeszcze na tym łespadole, także tutaj jakoś to wszystko się odbywa. Mam dużo pracy, gram, wydaje mi się, że nawet za dużo. Ale z drugiej strony rozmawiam z kolegami, którzy są takimi rzeczywistymi emerytami i myślę, że to chyba dobrze, że jestem zajęty, bo nie myślę o rzeczach, o których może myślałbym, jakbym nie był zajęty. No tak, to jest podobno tak, że właśnie ludzie, jak nie mają co robić, to myślą za dużo, a nawet wymyślają pewne rzeczy. Mm-hmm, tak, więc, to wszystko aż, prawda. Pan jest na scenie już sporo lat, chyba lekko ponad 50. Chciałem zapytać o jedno, bo być może niektórym już umknęło. Jak to się zaczęło wszystko u Krzysztofa Cugowskiego? Skąd ta pasja? Bo są tacy, którzy nie lubią takiej chrypki i tak dalej, ale mam takiego przyjaciela, który też śpiewa na co dzień i ten człowiek mówi, ale Cugowskiego uwielbiam. Więc skąd u pana ta pasja do śpiewania i w ogóle, czyli... To wie pan, to jest tak jak wszystko w życiu, to są
to jest wszystko są przypadki i rzeczy nieplanowane. Wie pan, ja tak chodziłem do podstawowej szkoły muzycznej, skończyłem podstawówkę muzyczną, poszedłem do liceum muzycznego i do 10 klasy, bo w tamtych czasach było 7 klas szkoły podstawowej i 4 liceum, albo ewentualnie, jeżeli ktoś wchodził do technikum, to 5. Więc w moim przypadku w 10 klasie przeniosłem się, a właściwie troszkę byłem przymuszony do przeniesienia się do ogólniaka i naprawdę nie myślałem, że będę miał kiedykolwiek cokolwiek wspólnego z muzyką, bo nie ukrywam, że szkoła muzyczna mnie jakoś tak skutecznie od tej muzyki odstręczyła z różnych powodów, do których nie będziemy wracać, bo to są zamierzchłe czasy i to nie ma to sensu żadnego. Niemniej jednak byłem przekonany, że nigdy się tym nie będę się zajmował muzyką w ogóle. Mało tego, nawet sprzedałem pianino, które miałem wtedy w domu, żeby po prostu się tym w ogóle nawet na to nie patrzyć. No tak mi się poukładało. I byłem przekonany, że tak będzie, no ale to z reguły tak jest, że jak człowiek sobie coś założy, to potem się to wszystko gmatwa i robi się robią się rzeczy odwrotne i w moim przypadku też. I pan, spotkałem faceta, który zajmował się trochę reparacją elektroniki. No to był rok 69, no to elektronika była powiedzmy w takim początkowym etapie bardzo. I tam spotkałem dwóch chłopaków, którzy przynieśli temu też naszemu koledze do gitary, do zrobienia przystawek. No bo jeden grał na gitarze i to grał na gitarze samba. To była polska gitara, która się ogólnie nie nadawała do niczego, bo ani lutniczo, ani elektrycznie była ona się nie na, bo gryf się wyginał, bo tam nie było pręta tego metalowego, który usztywnia. No nie ma co gadać, to był produkt PRL-owski i nikt się tym elektronicznie tak samo była do chrzanu. No i ten mój kolega przewijał mu te przystawki, on przystawki mu produkował, żeby były trochę lepsze. No i tak od słowa do słowa okazało się, że oni sobie tam grają w domu, ale mają kłopoty, bo sąsiedzi, pomimo tego, że oni potem się okazało, mają sprzęt tak małej mocy, ale mimo wszystko jeszcze wtedy to ta moc była za duża dla sąsiadów, mieli kłopoty. No mówię, no możecie do mnie przychodzić. I oni przychodzili do mnie co niedzielę, bo wtedy jeszcze jeden z nich chodził do szkoły, Krzyś Obrozi, gitarzysta, chodził jeszcze do maturalnej klasy, także spotykaliśmy się i sobie bawiliśmy się, nagrywaliśmy tam rzeczy różne, standardy jakieś i nie miał kto śpiewać, to ja tam pośpiewałem i tak to wszystko się odbywało. No i po jakimś czasie doszliśmy do wniosku, że jak nam tak dobrze idzie u mnie w domu, to może się jakoś zaczniemy jakoś ten zespół zawiążemy. No i dobrze tak było, tylko nie mogliśmy się zdecydować na nazwę i po jakimś czasie daliśmy szansę, że tak powiem, losowi, ten słownik polsko-angielski, palec, prompters box, no i najpierw nazywaliśmy się, bardzo chcieliśmy się nazywać po angielsku, ale w momencie pierwszego publicznego występu, no to wtedy to były czasy, kiedy język angielski był przez władze traktowany jak czerwona płachta na byka, więc mowy nie było. No jak tak, no to budka suflera i tak to się zaczęło. A panie Krzysztofie, niech mi pan powie, czy w ogóle u pana, ja nie mówię o tej aktualnie, że tak powiem, rodzinie, czyli o panu, o synach i tak dalej, tylko czy w tej wcześniejszej, czyli ojciec, matka, dziadek? Nie. Z moim, znaczy tak, wuj, najstarszy brat matki był
był nauczycielem śpiewu i gry na skrzypcach w ogniskach muzycznych. Tak, tak. No, moi rodzice byli repatriantami za wschodniej granicy, także... A dokładnie z której części? Z której części? No, tutaj niedaleko, z Włodzimierza Wołyńskiego, także... Tak, Ukraina. No, wtedy Polska akurat. Tak, tak, no ale... No, w każdym razie... No nie, no tak, tak. Wtedy, także to 18 kilometrów od granicy. Moi rodzice repatriowali się w 1948 roku, bo to był ostatni moment, kiedy władze sowieckie dawały ultimatum, albo się podpisuje obywatelstwo sowieckie, albo się zabiera. Moi rodzice, chwalić Boga, wybrali to drugie i przyjechali do Polski w związku z tym. No, wszystkie perturbacje z repatriacją to są To jest długa historia, można by długa powiedzieć. Historia, tak, tak, tak. I najstarszy brat mamy został w Hrubieszowie, bo to z Hrubieszowa do Włodzimierza jest tam niecałe 20 kilometrów. Bo mówi, pozostanę, jak tu Amerykanie przyjdą, to się wszystko zmieni, to żeby tam szybko wracać i żeby nam nie rozkradli. No i dalej dożył sędziwego wieku, nie doczekał się Amerykanów, ale dożył Amerykanie sędziwego przyszli, wieku. Tylko trochę później, nie? No tak, to zdecydowanie za późno. W każdym razie to jedynie wujek, znaczy brat mojej mamy, od strony taty nie było żadnych powiązań muzycznych zupełnie. Moja szkoła muzyczna też była przypadkowa, bo rodzice dostali pokój taki na peryferiach Lublina, w bardzo, bardzo poważnej, takiej podejrzanej dzielnicy. Jak ja miałem iść do szkoły, mama poszła do szkoły rejonowej, tam się okazało, że chyba nie bardzo mamie się spodobała. I mówi, słuchaj do ojca, mówi, coś trzeba zrobić. I ta szkoła muzyczna to był przypadek, tylko dlatego, że ta szkoła rejonowa była taka sobie, nie za bardzo. Także, to jak mówię, Panie Krzysztofie, wszystkie rzeczy to jest kwestia przypadku. Panie Krzysztofie, ale no nie wiem, ja na przykład jako człowiek wierzący dochodzę do wniosku, że nie ma przypadków, że każdego spotyka w jakimś takim, no po prostu każdy każdemu jest na jakimś etapie życia do czegoś potrzebny. I wydaje mi się, że to już w pana przypadku, bo ja sobie mogę tam gdybać, ale w pana przypadku, to pan jako ten wokalista jest pan kawałkiem, sporym kawałkiem, albo kawałem nawet historii polskiej muzyki i z tym wokalem, no co prawda przez zespół Budka Suflera przewinęło się wielu wokalistów, ale pan był u początku i pan był u kresu, chociaż czy u kresu to też nie wiem, no bo w tej chwili jest Jacek Kawalec, więc jakoś tam to wszystko trwa. Pan poszedł swoją osobną drogą i teraz kto w ogóle pana, że tak powiem, bo nie wierzę w te przypadki, delikatnie mówiąc, co sprawiło, że pan postanowił z tego, że tak powiem, się utrzymać i żyć? Wie pan, to wszystko, ja też uważam, że nie ma przypadków, nawet jest na to jakaś teoria, że nie mam, no ale w każdym razie... To nie jest spiskowa teoria. Ja uważam jednak, że bardzo wiele rzeczy, które są niejasne w życiu każdego z nas, mają miejsce i w moim tak samo było. Wie pan, no, myśmy przez dobre 3 lata, nawet prawie 4 grali, byliśmy lokalnym zespołem znanym w Lublinie i tyle. No i myśmy się właściwie pod koniec 73 roku zaczęli rozglądać za czymś, co by może przynosiło jakieś utrzymanie, że nie u rodziców na głowie. Także taki był Jurek Janiszewski, tak, nasz wasz przyjaciel. Menadżer przy okazji, tak? No nie, on nie był nigdy menadżerem, ale był bardzo blisko nas, był prawie właściwie piątym członkiem zespołu, także Jurkowi zresztą bardzo wiele zawdzięczaliśmy. Nawet studio radiowe w Lublinie chyba jest Jurka Janiszewskiego, tak?
No nie, Jurek nie żyje już wiem, ale studio Polskiego Radia chyba tam ma nazwę chyba, tak? Jurka Janiszewskiego? Nie, na razie nie, ale słyszałem, że ma być jakiś taki pomysł na to jest, żeby jego imieniem nazwać, co uważam bardzo, bardzo dobry pomysł, bardzo dobry. Panie Krzysztofie, Sen o Dolinie, dobrze? Oczywiście z płyty 50 na 70. Wie pan, to jest tak, Jurek nas namówił do nagrania tej piosenki. To w ogóle Ain't No Sunshine Bill Withersa to w ogóle nie była w rejonach nawet naszych zainteresowań wtedy. I Jurek nas do tego namówił i zresztą powiedział nam wprost, że mówi, słuchajcie, jak wy już i tak nie chcecie grać, chcecie się tego, to zróbcie mi przyjemność, nagrajcie dla mnie tę piosenkę. No to dobrze. Adam Sikorski, kolega Jurka z radia, napisał tekst do tego i myśmy po zagraniu studniówki w Technikum Elektrycznym z soboty na niedzielę, w niedzielę mieliśmy jeszcze sprzęt pożyczony od kolegów, którzy grali w restauracjach w Skandynawii i mieli porządne instrumenty. Mieliśmy te instrumenty, skorzystaliśmy z okazji, przebyliśmy do radia i nagraliśmy ten Ain't No Sunshine z polskim tekstem. Dobrze. Też nie obyło się bez problemów, bo to wtedy magnetofon monofoniczny jednośladowy, w związku z tym nie można było robić nakładek, trzeba było to wszystko zagrać. Myśmy to zagrali w sumie tak jak się nagrywa, prawda, utwory live, czyli na 100% wszyscy graliśmy. To było kilka wersji, tak. Ta też nie jest bez wpadki, tam perkusista ówczesny Zbyszek Zieliński przestał grać na chwilę ale mimo wszystko myśmy zaczęli machać, że jest dobrze, on zaczął dać i jest tam jeden takt pusty bez perkusji, ale mimo wszystko ta wersja była najlepsza i ta została w radio i jest jeszcze jako. Dobrze, ale ja wybrałem Sen o Dolinie. Tak, ja rozumiem, oczywiście. Jasne, ja opowiadam o historii tylko powstania piosenki. Pozwoli pan, że zagramy tę piosenkę i wrócimy do dalszej rozmowy. Jasne. Znowu w życie mi nie wyszło. Gdzie spragnę wielki sen? Na dno tamtej mej doliny, gdzie sprzed niedawna dzień, w tamten czas lub jego cień. Znowu obłok ten ruszał. Pod nim dom i tamta sień. Wszystko w białej tej dolinie, gdzie sprzed niedoganiem dzień, jeszcze głębiej zapaść w sen. Późno, 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 późno. Późno jest, sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów. Szarych dni padł.
codziennych rzeczy las. Wolę swoją znów dolinę, obok której płynie czas. Szuka jej, kto był tu raz. Szuka jej, kto był tu raz. Szuka jej, kto był tu raz. Szuka jej. Krzysztof Cugowski, legenda polskiej piosenki. Niech mi pan powie, czy pan się czuje takim artystą z piosenką tak zwaną rozrywkową, czy pan się czuje jako taki artysta bardziej no, związany z piosenką autorską, taką powiedziałbym literacką? Czy ja wiem? Nie, wie pan, to są wszystko przymiotniki, które są nadawane przez dziennikarzy ewentualnie. Ja nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Tak dla mnie była bardzo istotny i muzyka, i tekst, co zresztą w czasie tych wielu lat swojego grania można zauważyć, bo ja słabych tekstów starałem się nie nagrywać i chyba mi się to udało. Także to jest trudno powiedzieć. Wie pan, to jest też taka tak zwana piosenka literacka, czy to są wszystko przymiotniki nieistotne. Jestem muzykiem rockowym, wykonuję różnego typu. Ja mam poza tym tak, miałem też i takie epizody z muzyką klasyczną, z muzyką jazzową, także zresztą w tej chwili gram z dwoma najwybitniejszymi instrumentalistami jazzowymi na swoich instrumentach, na perkusji gra Czarek Konrad i na basie Robert Kubiszyn. To są absolutnie czołowi polscy jazzmeni, ale oni grają ze mną, bo oni też chcieli grać rock'n'rolla. Pamiętam, że ci panowie chyba są też związani z Grześkiem Turnałem, tak? Czy mi się no tak, no, pewnie grają z nim. Tak, mhm. tak, nie, nie. No, to nie jest tak, że to są ludzie, którzy są przypisani tylko do mnie, ale oni oczywiście grywają w różnych składach. No to jest niesamowite, jak ci muzycy, zwłaszcza ci tacy, którzy są rozchwytywani, bo no, co prawda jest cała masa muzyków, prawda? Mhm. Ale są tacy, którzy są rozchwytywani i chcieliby ich w każdej możliwej kapeli, nie? Czy u pana też gra Królik? Tak. Właśnie, tak, on też chyba zdaje się z Grześkiem Turnałem pogrywa. Więc to jest... Nie, chyba nie. On raczej z Andrzejem Sikorowskim. Tak. No to jest właśnie dla mnie ciekawe, co pan kombinuje, w cudzysłowie mówię kombinuje, bo to tak pejoratywne znaczenie czasami ma, jak na przykład, nie wiem, w tym samym czasie, co pan ma projekt, ma Andrzej Sikorowski, czy na przykład Grzegorz Turnał? Czy pana, to się zdarza, Jacek przez 7 lat, bo my już gramy ze sobą 7 lat, to by szybko poszło, to przez 7 lat zagraliśmy, Tomek Kałwak, nasz klawiszowy, on prowadzi buchalterię taką, zagraliśmy 300 koncertów, to na 300 koncertów Jacek opuścił 2. Także no, to wtedy grał Marek Raduli na przykład. No pan ma w czym, w kim i w czym wybierać. Także tutaj nie było problemu w momencie, kiedy jakieś bardzo istotne rzeczy ma Czarek Konrad, to gra Wojtek Fetkowicz na perkusji, to absolutnie też topowy bębniarz. Także tutaj zdarzyło się Tomkowi Kałwakowi, klawiszowcowi, że też 2 razy nie było, to wtedy grał Paweł Tomaszewski. No to są, śmiejemy się, że wicemistrzowie są
są też wybitnymi muzykami. No właśnie, gorzej by było, jakby w danym projekcie zabrakło wokalisty, tak? Krzysztofa Cługowskiego. No pewnie to mogłoby być słabo, no ale wie pan, najróżniejsze rzeczy się dzieją, także... No ale także... jak zamawiają Cługowskiego razem z mistrzami. No tak, powiem, no tak, to nie ma, no to rzeczywiście. To jakby mnie nie było, to może byłoby słabo. A niech mi pan powie ale... po tym rozstaniu, że tak powiem, z Budką Suflera i z tymi mistrzami. Jak to teraz wygląda? Gra pan dużo, często, gęsto? Za dużo. Nie ma pan dosyć? Są tacy artyści, powiedzmy, nie wiem, jak Edyta Geppert, nie wiem, jak Michał Bajor, ale oni sobie tam dozują na przykład 8 koncertów w miesiącu i tak dalej. No to ja, proszę pana, ja też nie zagram więcej. To dozowanie, to możliwe, że oni grają więcej, to ja sobie nie wyobrażam w ogóle tego. Nie, wie pan, to jest 8 koncertów w miesiącu, to jest dużo. Zdarza się więcej, ale przeciętnie gram w roku między 50 a 60 koncertów. Także w jednym roku zdarzyło się dużo więcej, w 19. I wtedy rozmawialiśmy z menadżerem i ja mówię, Andrzej, koniec, ja nie dam rady, już proszę w przyszłym roku połowę. No w przyszły rok, następny rok był 20, była pandemia i zagraliśmy 10 bez publiczności tam po różnych telewizjach i radiach. Także ja już więcej nic nie mówię na temat, żeby było mniej. Dobrze, ja pamiętam taką moją rozmowę z Kubą Usienkiewiczem, który właśnie w okresie pandemicznym, który powiedział, że powrót do takich koncertów, jakie były przed pandemią, jest praktycznie niemożliwy. Zauważyłem, że chyba jest jednak możliwy, bo jednak artyści wracają na scenę, łącznie z Kubą Sienkiewiczem, więc tych koncertów może być sporo, chociaż rzeczywiście przez te 3 latka no, troszkę się zawiesiło to wszystko. Nie, I... nie no jeden rok był 20 rok, był rzeczywiście kompletnie tragiczny, no to nie ma o czym gadać. No, 21 już prawie, a dalej to ja nie widzę różnicy między rokiem obecnym czy poprzednim, a przed pandemią. To wszystko, jeżeli chodzi o ilość koncertów i tak dalej, to wróciło do normy, także tutaj się okay, nic, tak? Nic wielkiego się nie stało. A wie pan, czy okej, jest to trudno powiedzieć, bo myślę, że pandemia nas zupełnie w inny sposób zdemolowała, nie w taki, no ale to nie jest ani miejsce, ani czas, żebyśmy się nad tym zastanawiali. Także ja uważam, że jeżeli chodzi o to w moim przypadku, to nie ma żadnej różnicy. To wszystko, jeżeli chodzi o intensywność grania i to wróciło do normy sprzed pandemii. To... Panie Krzysztofie, tak się jakoś ładnie ułożyło. Zakończymy pierwszą część naszej rozmowy i tu mamy na koniec piosenkę Ratujmy, co się da. Więc wszystko idealnie spasowało się. Jasne. Krzysztof Cługowski, legenda polskiej piosenki, jest naszym gościem pod wielkim dachem nieba. Wrócimy za kilka minut i będzie to z piosenką Co za nami, co przed nami. Więc będziemy mówić o tym, co... Bo te piosenki, które były, to są gdzieś tam znane z repertuaru Budki Suflera, prawda? Co prawda w wykonaniu zupełnie innym, zupełnie inaczej to brzmi, ale jednak inaczej. I przywitamy się już właściwie, tak będziemy mieli troszkę Cługowskiego najnowszego, Cługowskiego starszego, że tak powiem, tego z lat 70. I na koniec zostają synowie również, którzy z panem też nagrali piękną płytę. Dobrze, Krzysztof Cługowski jest naszym gościem, a piosenka Ratujmy, co się da z płyty 50x70. Za horyzontem wielka korona gór, na karoserii różowieje kurz. Odsuwasz dach i w rękę łapiesz wiatr. Powiedz prawdę, ile lat mnie kochasz? Droga ucieka, noga już ciężka jest. Opór decha i z oczu znika sen. Będzie nam najbliższych czasem brak. Spalone mosty to najlepszy w życiu start. Ratujmy, co się da.
się tak niepowtarzalne jest. Wyciągasz palce wtedy, gdy zmieniam bieg, gdzie zniknął pancerz, który krępował mnie. Wolność ma tak dziwnie słony smak, mnie też żal tamtych zakręconych lat. Ratujmy, co się da, obróćmy jeszcze raz. Kalejdoskop, pamiętam jak do miasta raz zjechał na dzień wielki cyrk. Po przedstawieniu byłaś zła, bo chciałem w świat z cyrkiem iść. Na karuselę musiałem cię wziąć, by pęd osuszył cię łzy. Rosła trawa, gdzie stał diabelski młyn. Po czterech latach wróciłaś, ale z kimś wnet zrozumiałem, że ja tylko tracę czas i wyjechałem, by pokazać, na co mnie stać. Państwa teraz na chwilę z kolegami. Co z pomistrzów? Bardzo dziękuję Panie Krzysztofie za przyjęcie zaproszenia. A w tej chwili osoba, którą spotkaliśmy również z Marylką w Polskim Radio, to była Marlena Drozdowska. No i tak od słowa do słowa mamy piosenkę, którą Państwo wszyscy znają jeszcze z czasów grupy I, w której Marlena Drozdowska śpiewała. Natomiast tu w nowej wersji Radość o poranku. To jest piosenka do tekstu Jonasza Kofty.
może wstać, skoro świt. Jutrzenki blask duszkiem bić, nim w górze tam skowronek zacznie tryl. Jak dobrze wcześnie wstać dla tych chwil, gdy nie ma wad, wspaniały, piękny świat. Jak dobrze wstać wiosną lat, otrząsa się z rosy bez. Chcę w taki dzień znaleźć się. Obiecał mi poranek szczęście dziś i szczęście dziś musi przyjść. Nie zmąci me Obiecuje nam ranek wszystko, co chcemy mieć. Miłość ludziom, deszcze listkom, słowom sens. Budzimy się do życia, naiwni tak. Tak jak czasem porankiem bywa, piękny świat. Nadzieja i jutrzenka się. Że są, wierzyć w nie. Why did it bye bye? Wstaje świt, taki piękny to czas. Chce się żyć i chce się wstać, bo chce się żyć. Może w taki dzień zdarzyć się, co za dzień. No i to jest ważny moment, proszę Państwa. Teraz wreszcie po kilku tygodniach Maria Duszka jest z nami w Czterech Ścianach Wiersza. Dzisiaj właściwie nie wiersze, tylko anegdoty. Swoje własne anegdoty przeczyta Marylka. Proszę bardzo. Dzień dobry. To ja, Maria Duszka. Rok temu w wydawnictwie Norbertinum ukazał się mój 10. tomik zatytułowany Hanami. Zawiera on wiersze i krótkie formy prozatorskie, które tak umownie w skrócie nazywam anegdotami. Zapraszam do posłuchania kilku z nich. Wchodzę do małego osiedlowego sklepu. Podpity mężczyzna stoi poza kolejką i monologuje. Życie jest takie fajne, że aż się chce żyć. Życie jest takie fajne, że aż się chce pić. Potem staje w kolejce za jednym z klientów i mówi do niego: ale pan ładnie pachnie. Pewnie drogie te perfumy, bo ja to nie mam prawa przebywać w domu. Ona mówi, że śmierdzę. A pan to tak ładnie pachnie. To jest taki piękny zapach, że aż by się chciało, żeby to na człowieka przelazło. Piotr otrzymuje na Facebooku zaproszenia do grona znajomych, nawet od Japończyków. Ale ich nie przyjmuję, o czym miałbym z nimi rysował. Nie mam takiej klawiatury, mówi. Siedzę sobie z moją koleżanką, niemiecką poetką Ute Pfeiffer w kawiarni w Iwonicz-Zdroju. Przy sąsiednim stoliku kilku panów rozmawia o wielożeństwie. Jeden z nich stwierdza: no, mieć 7 żon, okej, ale miej teraz 7 teściowych. W sanatoryjnej kawiarni koleżanka mówi do kolegi: weźmiemy jedno piwo na pół, bo nie chcę, żebyś mnie uwiódł. Maciej o sanatorium. Byłem tam, widziałem to wszystko. Nie brałem w tym udziału. Spotkanie po latach. On pyta:
Dlaczego mi się śnisz? Specjalnie to robisz? Stałam sobie późnym wieczorem w oknie mojego mieszkania. Ulicą przechodzili dwaj nietrzeźwi panowie. Jeden z nich odgrażał się, że jak wróci do domu, to on tej swojej starej pokaże. Drugi uspokajał go. Ty ją szanuj, ty się jej trzymaj, bo bez niej to zginiesz, to się samo utlenisz. Pewien ksiądz o maminsynkach. Po co tacy mężczyźni w ogóle zawracają głowę kobietom? Przecież to jest tak silny związek z matką, że tego się żadną siekierą nie rozrąbie. Reklama w Kłobucku. Czy chcesz tanio i dobrze? Pogrzeb wraz z obsługą od 700 zł. Na przystanku autobusowym jedna pani do drugiej. Złodziei to nie ma. Ludzie sami kradną. Zawsze lubiłam krótkie wiersze, dlatego niełatwo mi było przeczytać pana Tadeusza. Moja córka natomiast z własnej woli zaczęła czytać to dzieło już w wieku 12 lat. Pytam ją, podoba ci się? Tak. A dlaczego? Bo tam są przez cały czas jakieś imprezy, odpowiada moje dziecię. Pojechałam kiedyś z koleżanką w moje rodzinne strony, do Małynia. Pochodziła, popatrzyła i powiedziała: wiedziałaś, duszko, gdzie się urodzić. Zawsze chciałam się urodzić w takim miejscu. Kupiłam w sklepie kawałek sernika, rzekomo z brzoskwiniami. Zjedliśmy już prawie całe ciasto i nie zauważyłam w nim żadnego owocu. Pytam mojego kolegę, czy spotkał brzoskwinie w tym serniku. A on: okruszek. Pani cukiernik wypadł z buzi. Wypluła go, bo był stary. Dziękuję bardzo. Pamiętacie, moi kochani, oczywiście dzięki Marylko, że zebrałaś się w końcu i nagrałaś. Bardzo się cieszę z tej okazji. Natomiast teraz mam piosenkę miesiąca, piosenkę o tytule Liberum Veto, a śpiewa ją Dariusz Grzybkowski. Jam liberum veto, co mocą mi daną, w imię wolności, kraju i słowa. Nie wolę dla wszystkich, sygnując niechcianą. Wyborów kształt inny narzucam od nowa. Jam liberum veto, na straży wolności, podszyte kłamstwem i źle zrozumiane. Na zgubę kraju i w imię chciwości, przez zdrajców i wrogów nadużywane. Ludzka chciwość, zdrada ludzka pycha, nie dba o honor i łamie kruche serca. Do podłych czynów łajdaków popycha, dbając o poklask naród własny uśmierca. Przeciwko korupcji i przeciw królowi, któremu rzadko kto ufa i wierzy, jestem uchwałą w służbie memu narodowi. Lecz kto tak naprawdę dzisiaj w to uwierzy? Szlachetnych intencji odmówić nie można. Naszym antenatom co rzecz stanowili, bo przyświecała im ta myśl przemożna, że się tacy nie znajdą, co by ją zdradzili. Ludzka chciwość, zdrada ludzka pycha, nie dba o honor i łamie kruche serca. Do podłych czynów łajdaków popycha, dbając o poklask naród własny uśmierca. Słabości ludzkie nie są dla wybranych,
którzy winni strzec naszych praw, ojców ziemi. Dlatego zwracam się do wszystkich tu zebranych. Nie bądźcie głusi na zdradę, nie bądźcie niemi. Słabości ludzkie nie są dla wybranych, którzy winni strzec naszych praw, ojców ziemi. Dlatego zwracam się do wszystkich tu zebranych. Nie bądźcie głusi na zdradę, nie bądźcie niemi. Bo ludzka chciwość, zdrada ludzka pycha, nie dba o honor i łamie kruche serca. Do podłych czynów łajdaków popycha. Dbając o poklask, naród własny uśmierca. Ludzka chciwość, zdrada ludzka pycha. Właśnie, powiedziałem, że prawie wszyscy, no Dariusz Grzybkowski był w ubiegłym tygodniu, Marylka Duszka była, natomiast, no Cługowskiego już też grywałem, jednego i drugiego, natomiast kolejnym, którego czasem grywam, to jest Tadeusz Olchowski i piosenka Iwa S. Pamiętam jak dziś, tamten letni dzień, kiedy pierwszy raz ujrzałem ciebie. Siedziałyście dwie, coś sprawiło, że widziałem tam tylko ciebie. Że widziałem tam tylko ciebie. Wtedy stanął czas, wtedy pierwszy raz zapomniałem o całym świecie. Ktoś przedstawił nas, zabrakło mi słów, takich słów, co się mówi kobiecie. Takich słów, co się mówi kobiecie. Byłaś Iwą S, burzą loków blond, z tym jedynym uśmiechem na świecie. Nie pamiętam, co powiedziałem ci, może coś, co się mówi kobiecie. Może coś, co się mówi kobiecie. I poczułem, że dziwnie drgnął mój świat. W głowie jedna myśl tylko to, żeby Iwa S z burzą loków blond stała dla mnie się Iwą O. Stała dla mnie się Iwą O. Potem ruszył czas, nasze dzieci już mają gdzieś za daleko swój dom. A ja słyszę w noc oddech burzy blond Iwy S, która jest Iwą O. Iwy S, która jest już Iwą O. No i tym optymistycznym akcentem druga część spotkania z Krzysztofem Cługowskim. Tym razem usłyszymy piosenkę, która jest nowością, która zapowiada nowy album Krzysztofa Cługowskiego, Co za nami, co przed nami. Potem Budka Suflera, Przegrywać czasem to normalna rzecz oraz Cługowscy w piosence Znów pora w drogę. 32 minuty, 36 sekund z Krzysztofem Cługowskim i jego pieśniami. Thank you.
Panie Krzysztofie, oczywiście czas w radiu Islanders mija dosyć szybko, więc jesteśmy z powrotem. Przywitaliśmy się najnowszą piosenką. Niech pan powie coś o tej piosence, o tym pomyśle, no i w ogóle o autorach. No wie pan, to jest tak, to jest piosenka, która zaczyna, to jest pierwszy singiel płyty, która zostanie wydana 4 września. Płyta nosi tytuł Wiek to tylko liczba. Jest 13 piosenek. Ta piosenka jest, otwiera, to jest pierwszy singiel promocyjny płyty. Jeszcze do wydania płyty będą jeszcze dwa, czyli razem będą 3 single, które będą promować płytę. Cała płyta jest w takiej konwencji bluesowo, rhythm and bluesowo, soulowo, funkowym trochę. Takich mam muzyków, to płyta, przecież to jest płyta od początku do końca nasza, to nie są reminiscencje jakieś z lat poprzednich. I to jest odzwierciedleniem tego, czym się interesujemy, co nas interesuje i jak to wszystko wygląda. A panie Krzysztofie, jak wygląda zgoda, że tak powiem, bo wszyscy obserwują, jak, no powiedzmy, sprzeczają się obywatele Rzeczpospolitej. Jak wygląda praca wasza taka zawodowa na kanwie tych wszystkich podziałów, które istnieją i być może w kapeli również? Czy łączy was tylko muzyka i teksty, czy coś więcej? Proszę pana, powiem panu tak, że to jest ekipa ludzi, których wiele łączy, a nic nie dzieli. Ponieważ to jest tak, jestem pod wrażeniem, bo to jest chyba pierwsza ekipa, z którą pracuję, gdzie nikt nikomu niczego nie zazdrości, nie ma zawiści, nie ma, bo wszyscy są wybitnymi muzykami, spełnionymi. Tutaj nikt nie ma jakichś idiotycznych pomysłów w stosunku do innych kolegów i to jest jakby rzecz podstawowa. Po drugie, dodatkowo jeszcze oprócz tego, że jesteśmy pomimo absolutnych różnic i ja słyszałem tak wiele razy opinie, jak to będzie, że Czarek Konrad będzie grał rock'n'rolla. Dla wielu ludzi to było niemożliwe. Okazało się, że wszystko jest możliwe i Czarek po prostu jest wybitnym perkusistą. I dla niego kwestia grania rock'n'rolla to była tylko kwestia poznania stylistyki i rzeczy charakterystycznych, bo tam on nie miał problemów technicznych, żeby zagrać, bo to umówmy się, że dla niego granie rock'n'rolla, no nie jest to technicznie rzecz skomplikowana, ale kwestia stylistyczna. Ale wszystkich bardzo interesowało, jak to będzie, że Czarek Konrad, nawet koledzy jazzmeni, których też znam wielu, to mówili to, o, to bardzo ciekawe i powątpiewali, a okazało się, że nie mieli racji. Zresztą Czarek potem się przyznał, że zawsze chciał grać rock'n'rolla, tyle tylko, że mu z różny sposób to nie wychodziło. Także w momencie, kiedy zadzwoniłem do niego i zaproponowałem pracę, że będziemy razem pracować, to on mówi, potem mi powiedział, że to był, mówi, bardzo szczęśliwy dzień, bo on zawsze o tym myślał, tylko nie bardzo wiedział, jak to zrobić. No gdzie i zadzwonić, Robert Kubiszyn to był Czarka z kolei wybór, bo ja mówię, słuchaj, ja ci przecież nie będę narzucał, z kim ty chcesz grać w sekcji. No mówi, no to jeżeli mam możliwość, to Robert Kubiszyn. Ja nie znałem Roberta. Dopiero potem w domu, jak popatrzyłem w internet, to się to zorientowałem. Sam się śmiałem, bo gość no absolutnie tak wybitnych osiągnięciach. Tomek Kałwak to był, poznałem Tomka, kiedy z moimi synami aranżował im płytę Queen. Wtedy poznaliśmy się. A z Jackiem Królikiem to myśmy się umawiali na granie, proszę pana, 25 lat. W końcu się udało. Tak, 25 lat myśmy mówili, tak, będziemy, a pan tam. Ja miałem swoje, prawda, budkowe jeszcze końcówki, a Jacek miał też swoje zobowiązania i no i w końcu, także tutaj jeżeli chodzi o stronę muzyczną i towarzyską, to,
to jest naprawdę, oby jak najdłużej i oby zdrowie dopisywało. Tak. Jeszcze mam takie pytanko do pana. Panie Krzysztofie, czy jest jakiś taki okres w pana życiu, tym artystycznym, którego pan żałuje? Proszę pana, przyjaciel, nie. Wie pan, może trochę uważam, że mogłem 10 lat wcześniej przestać występować z Budką Suflera, ponieważ 10 lat ostatnich to była poza prawda odcinanie kuponów, to nic się nie działo i trochę to była strata czasu, ale lepiej późno niż wcale, także ale z drugiej strony jednak Budka Suflera to jednak jest ten taki, no, pan z tą Budką Suflera, co prawda były różne okresy, bo pan miał i przerwy. Ale to wie pan, to jest wszystko, ja mówię ostatnie 10 latach, to nie, ja nie mówię o w ogóle, to broń Boże. To był wielki zespół, naprawdę przez kilka ładnych lat to był wielki zespół, a potem był bardzo z różnych powodów, których nie będziemy nawet zaczynać. Żeby wojny polsko-polskiej nie wywoływać. Nie, to nie ma żadnej wojny. Nie, ale 98 rok to była też taka płyta chyba, Takie Tango, tak? 97, o, no to wie pan, 98. To 97. Proszę pana, myśmy po prostu, to był komercyjny, tak niewyobrażalny sukces, że to nawet trudno sobie to wyobrazić i opisać. Myśmy wtedy zarobili pierwsze naprawdę poważniejsze pieniądze, jak na oczywiście polskie warunki. Także tutaj o tym nie rozmawiamy, bo to są rzeczy zupełnie oczywiste. Ale to wtedy właśnie na etapie tej płyty mieliśmy okazję się spotkać pierwszy raz. I spotkaliśmy się wtedy w takiej, nawet zaprosiłem państwa do szkoły w Pakości koło Inu Wrocławia. Pamięta pan, spotkaliśmy się tam na wzgórzu, potem na wzgórzu kalwaryjskim, a potem wieczorem po szkole, oczywiście po tym spotkaniu w szkole, gdzie cała Budka Suflera z chórkiem razem i z panem kierowcą, wszyscy byli na spotkaniu z młodzieżą, taki zielony stół, tak jak za dawnych dobrych czasów PSL-u, tak? Stawiony. I tam mieliśmy takie spotkanie z młodzieżą. Potem właśnie taką rozmowę, ale to wtedy pamiętam Marka Rodulego, Mietka Jureckiego, Tomka Zawiszewskiego, Romualda Lipko i tak dalej. To wtedy mieliśmy okazję jeszcze sobie porozmawiać właśnie na wzgórzu kalwaryjskim. Nawet zapytałem wtedy panów, czy zagralibyście w tym miejscu. Nie wiem, czy to pan, czy Romuald powiedział wtedy, nie, no, w tym, co robimy, to nie moglibyśmy tego zagrać tutaj, bo to byłaby profanacja tego miejsca, bo to była wzgórze kalwaryjskie, prawda? No, a potem mówił, ale my przygotowujemy taką płytę akustycznie. To może wtedy z tą płytą byśmy mogli przyjść. Ale to akustycznie chyba, tak, nagraliśmy akustycznie, tak. Potem w Krakowie rzeczywiście wiem, że wtedy waszym tam organizatorem trasy po Kujawach był Rysiek Moczadło, tak? On był założycielem tego takiego stowarzyszenia jazzowego, tak, razem z Jasińskim chyba, także tak, no wie pan, to są już z tamtego okresu w ogóle tak wielu ludzi nie ma na tym świecie, że aż strach zaczynać rozmowy, bo zaczynamy rozmawiać tylko o nieboszczykach, to jest taka, no ale co zrobić, no to jest, takie jest życie i tyle. Dobrze, póki co zagrajmy Przegrywać czasem, to normalna rzecz i będziemy podsumowywać naszą rozmowę. Krzysztof Cugowski jest naszym gościem. Albo z nieba usłyszeli głos, w
wystarczy im na piękny los. Coś było, wiem, spóźniłem się. Gdzieś czekał ktoś, nie ma go. Rzucam się, tylko pustkę, tak jak zawsze dnę. Coś było, wiem, spóźniłem się. Gdzieś czekał ktoś, nie ma go. No, panie Krzysztofie, no właśnie, przegrywać. Ale my nie przegrywamy, nie? My cały czas jesteśmy na topie. I ja... Chwała Bogu, wie pan, że się nam tak wydaje. Ale to bardzo dobrze. Nie, żartuję. Czyli póki żyjemy, póki pracujemy, póki to wszystko i póki jeszcze ktoś się tym interesuje, naszą pracą, to jest wszystko w porządku, tak? Ma pan rację. A jak wygląda taka sytuacja, jak już teraz jeździ ten Krzysztof Cugowski z tymi mistrzami po Polsce, dosyć regularnie. I teraz na przykład, jak ludzie odbierają Krzysztofa Cugowskiego w tej nowej odsłonie? To by trzeba było
publiczność. To by trzeba było ludzi zapytać. Powiem panu tak, że gram bardzo dużo koncertów biletowanych i to jest odpowiedź na pańskie pytanie. Plenerów gram, oczywiście jak przychodzi okres plenerowy, to gram, ale gram bardzo dużo koncertów biletowanych. Gram z reguły w filharmonię, my gramy zresztą taki program akustycznie, ten, który gramy w salach normalnych, nie w halach czy plenerach. Gramy akustycznie, gramy tak, żeby publiczność mogła usłyszeć, co ci moi koledzy potrafią zagrać i konsekwentnie to robiliśmy przez 6 lat i doprowadziliśmy do sytuacji takiej, że w tej chwili mamy regularnie bardzo dużo tego typu koncertów. Przychodzą ludzie posłuchać, jak to wygląda. Nie hałasujemy, nie włączamy elektroniki na poważnie. Co innego plener. Parę dni temu graliśmy w Kołobrzegu nad morzem w sumie dla wielu tysięcy ludzi i tam graliśmy elektrycznie i tak dalej. Wie pan, moja publiczność to już są ludzie starsi. I jeżeli oni przychodzą na koncert, to oni chcą usłyszeć, nie chcą być, prawda, epatowani hukiem i głośnością, bo to niczego nie zmienia. W momencie, kiedy gramy halę, czy gramy na powietrzu, wtedy proszę bardzo. Mnie trudno powiedzieć. Jaki jest odbiór w sensie takim, no bo w końcu po koncertach ma pan okazję spotykać się z widzami, słuchaczami? Powiem panu tak, inaczej. Wracam do wielu miejsc, na przykład jest kilka miast w Polsce, między innymi Poznań, między innymi Szczecin, między innymi Bydgoszcz, gdzie gramy niewiarygodnie dużo, bo gramy w tych miejscowościach przeciętnie 4 razy w roku, w tych samych salach z reguły. Także gdyby się ludziom to jakoś nie podobało, to by nie przychodzili. No takie, tak myślę, no, taka to jest logika tego wszystkiego. A jak jest na przykład, nie wiem, z graniem państwa na antenach rozgłośni radiowych? To tego to ja już nie mam kompletnie bladego pojęcia. Nie sprawdza pan tantiemów, bo jakie spływają? Nie, no to sprawdzam. Oczywiście pan mówi o tantiemy i o wykonawczy, oczywiście. Mhm. Myślę, że nie jest źle, bo jednak to nie jest tak, że tych pieniędzy jest za tantiemy i jedne i drugie coraz mniej, tylko coraz więcej. Ja naprawdę gram dużo. To Bogu niech będą dzięki w jednym słowie. Ja tak samo uważam. Wie pan, to wcale od początku nie musiało tak wyglądać, ale myśmy byli dosyć zdeterminowani i postanowiliśmy, że będziemy właśnie grać w taki sposób, żeby dać ludziom jakość. I to się udało. I to po tym poszła taka opinia o naszych koncertach, że tam ludzie po prostu grają bardzo dobrze i słychać wszystko, nikt nie zagłusza siebie nawzajem, ludzie mogą sobie posłuchać, ludzie opowiadają mi, że po raz pierwszy zrozumieli słowa, jakie się do nich śpiewa. No to jest... Dzisiaj to jest problem czasami, prawda? No właśnie, a wie pan, w związku z tym, że moja publiczność to jest taka, no plus minus 50+, no to i tak jestem chyba optymistą. Także to już są ludzie, którzy jakoś są ustabilizowani. Oni nie chcą byle gdzie przychodzić na koncert, słuchać hałasu, bo to hałas mają na co dzień, włączą telewizor, czy tak, tam jest cały czas harmider i wszyscy wrzeszczą na siebie, a u nas jest spokojnie, mogą tego wszystkiego wysłuchać. I takie są opinie, że po raz pierwszy usłyszeli słowa tekstu, zrozumieli, o co tam chodzi. No to chyba o to właśnie chodzi. Właśnie, ja panu powiem, pamiętam ten koncert pamiętny chyba w 98 roku właśnie z tą płytą Takie Tango w Barcinie, koło właśnie Inowrocławia. Kiedy ja tam byłem dosyć blisko tej sceny, to pamiętam, to była hala widowiskowo-sportowa, bardziej sportowa niż widowiskowa. A, no wiadomo. No i tamte drżenie tego wszystkiego, co tam było, tam naprawdę to było jak dla mnie. Ja jestem, niedawno byłem na jakimś takim zespole starszym, że tak powiem europejskim u siebie tutaj w miejscowości i to stałem na zewnątrz, bo to było oczywiście plenerowe,
ale tak, też pomiędzy takimi budynkami betonowymi. I ja nie mogłem zrozumieć, pomijam to, że angielskiego niespecjalnie, więc jak słuchałem tego, co ten pan śpiewał, to normalnie, wie pan, cały podskakiwałem, nie, z tym wszystkim. Dla mnie to po prostu... Są zespoły, które grają tego typu muzykę, że oni, to jest, musi tak być, no to ja to rozumiem. Tylko, że to nie była metalowa kapela. Nie, ale to nie była heavy metalowa, tylko no, była taka rozrywkowa kapela gdzieś tam. Nie, no to pamiętam, nie ma, to myślę, że to chyba nie ma sensu. Było przesterowane troszeczkę jak dla mnie. No właśnie, dobrze, panie Krzysztofie. Chciałem jeszcze zapytać o taką fajną rzecz. Pan miał epizod, że tak powiem, wcześniej, znaczy chyba tam na początku był pan z Budką Suflera, potem pamiętam, pojawił się jakiś chyba taki projekt Cross, tak? Tak, w tej chwili nawet została wznowiona płyta, wyszła w nowym wydaniu. Tak, bardzo dobre opinie teraz jest to po wznowieniu, ta płyta ma. Ja miałem kilka zespołów, Spisek to taki zespół funkowy. To jest tak, ja zawsze byłem człowiekiem pod każdym względem poszukującym i to mnie tak zwana ta stabilność nigdy nie interesowała specjalnie. Także... No nawet zauważyłem, że był też etap polityczny w pana życiu, czyli tam pan stabilności nie znalazł zapewne. Nie, wie pan, trzeba wszystko obejrzeć z bliska i wtedy ma się pojęcie o tym, co się dzieje wokoło. I wie pan, to tak jak to mnie te 2 lata, kiedy byłem senatorem, to pozwoliło zrozumieć bardzo wiele, myślę, jak funkcjonuje polityka i dlatego teraz, jak ktokolwiek mi opowiada te bajki, to ja mam po prostu się tarzam ze śmiechu. Byłem w środku, wiem, co to znaczy. Tak? No, dokładnie. I jakby ludzie wszyscy wiedzieli, jak to wygląda naprawdę, to nie dawaliby się nabierać. No. Czy wierzy pan w to, że politycy mogą artystom zrobić dobrze, w cudzysłowie mówię dobrze? Nie, no nigdy niczego nie zrobili, wie pan, to jest tak, że powiem panu tak, jeszcze poprzednia ekipa zabrała nam koszty uzyskania i wsadziła nam VAT, gdzie my wszyscy nie jesteśmy, tak to brzydko brzmi, ale nie jesteśmy VAT-owi, więc my zostajemy z tym VAT-em i to trzeba się z tym bardzo poważnie borykać, żeby się jakoś tego pozbyć, bo to, no, także to ci, a ci ostatni 1,5 roku temu przyłożyli nam podatkami w sposób totalny, no to wie pan, podatki w naszym wykonaniu poszły 100%, także, bo to i podatki, ozusowanie wszystkiego. Także ja nie pamiętam jakichkolwiek polityków, jakiejkolwiek opcji, którzy by zrobili nam cokolwiek fajnego, to ja nie znam. Ja powiem szczerze, ja tak jako taki obserwator jestem rocznik lata 60. i powiem tak, że jak obserwuję muzykę z tamtych czasów i tam powiedzmy 70., 80. lata, to powiem, że to było coś. Te piosenki się śpiewa, te piosenki się nuci. Jestem ciekawy, kto będzie nucił to, co grane jest obecnie. Wie pan co, ja troszeczkę inaczej myślę, patrzę. Mi się wydaje, że każde dziesięciolecie, każda dekada ma swoich ulubieńców i tak to wygląda i tak samo podobnie jak dla moich rodziców, to co, czego ja słuchałem, to było w ogóle nie do przyjęcia i tak dalej, także to jest zawsze ta walka pokoleń, nic na to nie poradzimy. Czy pan słuchał takich ludzi, bo wiem, że tak, no na przykład, bo śpiewa pan na jednej z płyt również coś o Grechuty, prawda, więc to pokolenie Marka Grechuty, czyli no troszkę starsze od pana, to jest to pokolenie, które na panu robiło jakieś wrażenie, bo skoro pan wciąga do repertuaru... Nie, no na pewno, ale to wie pan, tutaj kwestia, ja nagrałem taką płytę z coverami polskimi i amerykańskimi, jeszcze z Wojtkiem Karolakiem, to znaczy no, rozmawiamy to, bo głównie wspominamy nieboszczyków, to okropne, no ale co niestety mamy zrobić? I tam był inny klucz. Myśmy to zrobili wszystkie te piosenki w takich aranżacjach rytm and bluesowych, bo na tym to miało polegać. I tutaj tematy były tylko jakby drugorzędną sprawą.
I piosenka Marka Grechu, tej, ja ją z bardzo wcześniejszych lat pamiętałem i zawsze myślałem, że ją można fajnie zrobić zupełnie inaczej od oryginału. I podobnie zresztą nagrałem piosenkę Ewy Demarczyk, Sir Le Pont d'Avignon. Ewa Demarczyk jeszcze do mnie zadzwoniła, jeszcze wtedy była w dobrej kondycji i powiedziała, że różne, mówi tak, różnie moje piosenki wyobrażam sobie, żeby można zrobić, ale tak to nie. Ja mówię, co, ale podoba. Mówi, zaskoczona, na początku mi się nie podobało, a teraz uważam, że to ma swój sens. Także taki to był pomysł na ten płyt. Dobrze, panie Krzysztofie, nie rozmawiamy pierwszy raz, nie rozmawiamy, mam nadzieję, ostatni. Jasne. Bo przed nami nowa płyta we wrześniu, z tego co pan powiedział. Tak. Więc być może z początkiem nowego roku będziemy mieli okazję znowu porozmawiać. Nie ma problemu. Nic nie powiedzieliśmy o synach. Wydał pan płytę ze swoimi synami. I z tej płyty zagram piosenkę Znów pora w drogę, bo niestety musi iść w drogę, proszę. Każdy do swoich zajęć. Jasne. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Ja także dziękuję. Pozdrawiam serdecznie pana słuchaczy pańskich i oby do zobaczenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia również, nie mam nic przeciwko. Jasne. Znów pora w drogę, Krzysztof Cugowski razem ze swoimi synami. Dziękuję panu bardzo. Kłaniam się, dziękuję, dobranoc. Wrosłem w bruk, w kuli szklanej zamrożony świat. Sieci błahych spraw, ręce plącze, dławi dech. Senny byt, nawet mi się nie chce chcieć. Trwanie jak klej, jedna barwa, jeden ton. Role rozpisane w twach, chocholi taniec, znanych gestów, znanych słów. W labiryncie luster powielamy pustkę wciąż. Pragnę burz, które gdzieś w oddali szarpią noc. W żyłach cwału marzeń, lęków, co się zdarzyć ma. Słów, których nie zna mój obecny świat, niezdeptanych ścieżek, które pierwszy przebyć mam. Rozbić klosz, scenografię niech ogień żre, sens powrócić słowom i uwierzyć w nowy dzień. Ja i świat. Znowu ta hazardowa gra. Lud na przemian ogień, ale czuję, tak to ja. Role rozpisane w twach, chocholi taniec, znanych gestów, znanych słów. W labiryncie luster powielamy pustkę wciąż. Pragnę Bóg, gdzieś w oddali szarpią noc. W żyłach cwału marzeń, lęków, co się zdarzyć ma. Szukam słów, których nie zna mój obecny świat, niezdeptanych ścieżek, które pierwszy przebyć ma. Cwału marzeń, lęków, co się zdarzyć ma. Nie. Szukam słów, których nie zna mój obecny świat, niezdeptanych ścieżek, które pierwszy przebyć ma. Bardzo dziękuję. Teraz troszkę ogłoszeń, że tak powiem, może nie parafialnych, ale jednak. Mianowicie za tydzień gościem audycji Pod Wielkim Dachem Nieba
będzie pani profesor Jadwiga Mizińska. Na to spotkanie serdecznie zapraszam. Zachęcam też wszystkich sympatyków piosenki z dobrym tekstem do subskrybowania kanału na YouTubie, polubiania stronki internetowej facebookowej, tak zwanego fanpage'a na Facebooku pod Wielkim Dachem Nieba. Subskrybujcie również kanał Marylki Duszki, czy też Koła Literackiego Anime. Zobaczymy, kto będzie następnym gościem, bo robi się tłocznie. Prawdopodobnie jeszcze w czerwcu moim gościem będzie pani Marlena Drozdowska. Zachęcam do słuchania nas, jak zwykle, o tej stałej porze. A teraz kto? Kolejna piosenka, nowość. Wyszła właśnie płyta zespołu Jaśmin, druga wspólna płyta duetu, a piosenka nosi tytuł Kołysanka dla Beethovena. No i cóż, czas szybko leci. Pamiętajcie o audycji za tydzień z panią profesor Jadwigą Mizińską. Będziemy wspominać, a właściwie bardziej pani Jadwiga będzie wspominała ostatnie kontakty z bardem piwnicznym Leszkiem Długoszym.
coś tam dopowiem, coś dopowiem, coś razem zagramy, jakieś piosenki, które już wybraliśmy do tego spotkania. Na koniec zostawiłem piosenkę z najnowszej płyty, która ukazała się 27 maja. To jest płyta Antoniny Krzysztoń. No, Antonina pasuje mi na samo zakończenie naszego spotkania, bo trzeba wyciszać. Piosenka nosi tytuł Póki czas. Póki co ja się z wami żegnam, kłaniam się nisko. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Z panią profesor Mizińską się spotkamy. Czołem. Póki czas, Antonina Krzysztoń. Usypiając w twych ramionach, pomyślałam, że ten sen może nie doczekać końca i nie przyjdzie nowy dzień. Śpimy, śnimy, ukochane, na dobranoc nucę ci kołysankę wymyślaną. Ty na ucho szepczesz mi, mówisz cicho, coraz ciszej, nie odróżniam prawie słów. Przyjdzie, przyjdzie jeszcze jutro, w różach słońce wstanie znów. Nikt nie przeszedł suchą stopą przez ten poraniony świat. Możesz zmieniać go na lepsze, zawsze możesz, póki czas, 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 póki czas. Niech to będzie twym wyznaniem, twoje moje. Kocham cię w dobro piękno, zamienianie tego, co straciło się. Póki czas, 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 póki czas. Choćby wszyscy zapomnieli, nie zapomnij nigdy nie. Wciąż o tobie we mnie mówi niebo, kwiaty, każdy dzień. Usypiamy w swych ramionach, już nie myśląc, czy ten sen może nie doczekać końca. Kocham ciebie, a ty mnie. Póki czas, 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 póki czas. Mówisz cicho, coraz ciszej, nie odróżniam prawie słów. A za oknem róże kwitną, nowy dzień nastaje znów. Niech to będzie mym wyznaniem, twoje moje, kocham cię. A za oknem róże płoną, wciąż się rodzi nowy dzień. Póki czas, 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 póki czas.